Dzień dobry, dzieci. Dzisiaj nasze zajęcia poświęcone będą sztuce pisania. Dowiecie się, jak napisać ogłoszenie. Zanim porozmawiamy o tym, jak napisać ogłoszenie, zadam Wam pytanie: czy wiecie, co to jest ogłoszenie? Ogłoszenie, moi drodzy, to krótka informacja ustna albo pisemna. W której jedna osoba ogłasza coś drugiej. Co takiego autor tekstu może chcieć ogłosić? Uwaga! Może chcieć ogłosić na przykład, że czegoś szuka. Bardzo często ginie nam kotek albo piesek, gubimy też komórkę albo portfel, i wtedy właśnie piszemy ogłoszenie, aby Umieścić informację, że czegoś szukamy. Kiedy jeszcze piszemy ogłoszenie? Wtedy, gdy chcemy coś kupić na przykład chcemy kupić rower, albo gdy chcemy coś sprzedać na przykład chcemy sprzedać stary samochód. Kiedy jeszcze piszemy ogłoszenie? Wtedy, gdy chcemy o czymś poinformować inne osoby, na przykład, że u nas w domu będzie się odbywał remont, w związku z tym będzie głośno, umieszczamy ogłoszenie takie informujące: Uwaga, remont u nas w domu będzie głośno. Wiemy, co to jest ogłoszenie, to wobec tego przypomnijmy sobie teraz, kiedy to ogłoszenie Piszemy wtedy, gdy na przykład czegoś szukamy. Gdy chcemy coś kupić albo sprzedać. Piszemy też wtedy, kiedy chcemy kogoś o czymś poinformować. Szukam, kupię, sprzedam, informuję, że. Jakie powinno być ogłoszenie? Ogłoszenie Powinno być na pewno krótkie. Ono nie może być za długie, bo nikt nie będzie chciał go czytać. Powinno być czytelne, aby łatwo się je czytało. I oczywiście estetyczne, a więc na czystym papierze i nieobstrzępionym. Wiemy, jak napisać ogłoszenie. Teraz porozmawiajmy o tym, jak zrobić, żeby ono było skuteczne i dotarło do jak największej liczby odbiorców, tak, by inne osoby zwróciły na nie uwagę. W takim ogłoszeniu na pewno musimy umieścić informację, kiedy to coś się zdarzyło. Na przykład wyobraźmy sobie, że zaginął nam piesek. Musimy napisać którego dnia to było? A jeżeli nie pamiętamy dnia, to przynajmniej określmy miesiąc, na przykład na początku stycznia, albo 14 stycznia, jeżeli pamiętamy dzień. Gdzie nam ten piesek zaginął? Na przykład na spacerze, gdy byliśmy z nim w parku. Oczywiście w ogłoszeniu musimy napisać, Czego szukamy, czyli prawda, że szukamy pieska. Dobrze jest napisać, jak ten piesek wygląda. Że jest mały, kudłaty, ma zieloną obrożę. Nie możemy zapomnieć o dodaniu naszego numeru telefonu albo adresu e-mailowego, tak by osoba, która znajdzie naszego pieska, mogła nas o tym fakcie szybko poinformować. Zobaczcie, jak wygląda takie ogłoszenie. Ono brzmi. Zaginął kot. Na początku grudnia na ulicy wiosennej zaginął szary, pręgowany kot z plamką na nosie. Jeśli ktoś wie, gdzie jest mój kot, proszę o wiadomość. Na znalazce czeka nagroda: telefon 10 10 00 11 00 Marcel. Sprawdźmy, czy w tym ogłoszeniu znalazły się wszystkie informacje, które powinny się w nim zawrzeć. Jeden nagłówek, a więc taki tytuł naszego ogłoszenia. On od razu mówi nam, czego to ogłoszenie dotyczy. Zaginął kot. 2. W ogłoszeniu musimy podać informację, kiedy to coś się wydarzyło. W tym przypadku my wiemy, że zaginął kot. To się stało kiedy? Na początku grudnia. Gdzie zaginął nasz kot? Nasz kot zaginął na ulicy Wiosennej, tak twierdzi Marcel. 4. Co zaginęło? Czego szukamy? Zaginął kot i my również czytamy to w ogłoszeniu. Kot zaginął. Jak ten kot wygląda? Był szary, pręgowany, czyli miał prążki. Z plamką na nosie. Ma plamkę na nosie. 5. Tak, w naszym ogłoszeniu znalazł się numer telefonu, pod który może zadzwonić osoba, która znajdzie naszego kota. I do ogłoszenia załączyliśmy zdjęcie. Tak będzie łatwiej komuś rozpoznać naszego kota, a potem o tym nas poinformować. Oto przykład ogłoszenia, które możecie zobaczyć w gazecie albo w internecie. Czego ono dotyczy? Oczywiście psa. A po czym to poznajecie? No, po tym, że w tym ogłoszeniu znajduje się zdjęcie wyraźne tego psa i oczywiście po nagłówku, który brzmi: Zaginął pies. W ogłoszeniu czytamy: W okolicach ulicy Pniewska Górka zaginął pies. Potem widzimy zdjęcie. A pod zdjęciem czytamy dalej. Berneńczyk o imieniu Bros. Telefon 503 668 253. Na psa w domu czeka chłopiec, który bardzo tęskni. Nagroda pieniężna. Czy po przeczytaniu takiego ogłoszenia bylibyście w stanie zidentyfikować? Tego psa, gdybyście go spotkali na przykład na spacerze albo zobaczyli gdzieś w okolicach swojego domu, i czy zawiadomilibyście osobę, która tego psa szuka? Czy łatwo byłoby do niej dotrzeć? Na dzisiejszej lekcji dowiedzieliście się, co to jest ogłoszenie i kiedy je piszemy. Przypomnijmy sobie te wiadomości. Kiedy piszemy ogłoszenie? Ogłoszenie piszemy wtedy, gdy czegoś szukamy. Na przykład gdy zaginął nam pies albo kot, ale równie dobrze mogliśmy też zgubić portfel albo komórkę. Piszemy ogłoszenie wtedy, gdy chcemy coś kupić albo sprzedać. Na przykład kupić rower, sprzedać samochód oraz poinformować inne osoby, o czymś, na przykład o naszych planach remontowych. A jakie są zasady pisania ogłoszenia? Ogłoszenie powinno być krótkie, czytelne, estetyczne. Ogłoszenie powinno zawierać ważne informacje. Jakie informacje? Gdzie? I kiedy się coś zgubiło, na przykład. Czego szukamy? Jak wygląda nasza zguba? Dobrze jest dołączyć zdjęcie. Oraz należy podać numer telefonu albo adres mailowy. A to już wasze zadanie domowe: napisać ogłoszenie. Wyobraźcie sobie, że zaginął Wam pies. Może być to ten pies, którego widzicie na zdjęciu. Napiszcie w zeszytach krótkie ogłoszenie o swojej zgubie, ale pamiętajcie o tych informacjach, które w ogłoszeniu muszą się znaleźć. Drugie zadanie Wasze polega na tym, aby poćwiczyć sztukę pisania. Napiszcie w zeszycie kilka zdań na temat swojego zwierzątka. Jeżeli to jest pies, to poinformuj mnie o tym, jak on się nazywa, jakie jest rasy, jak wygląda, co sprawia mu przyjemność, jak lubi się bawić albo co lubi jeść. Podobnie możecie opisać swojego kota, chomika albo świnkę morską. I to już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję, że byliście ze mną. Do usłyszenia następnym razem.